witam w drugiej części remontu tej przyczepy Hobby. Wziąłem się w pierwszej kolejności za te okna dachowe, przez które był przeciek. I wiecie co? Zdjąłem, odkręciłem tutaj tą dolną część i tylko dotknąłem to okno i ono odeszło od razu. I wiecie dlaczego? O, normalnie prawie praktycznie żadnego wysiłku i już mam okno wyjęte. A wiecie dlaczego? I dlaczego tutaj był ten przeciek? Bo zobaczcie, ktoś znowu użył silikonu. Tyle jest pisane na różnych grupach na Facebooku. Powtarzają wszyscy, nie używajcie silikonów do takich rzeczy, bo to nic nie daje, to jest tylko chwilowe. On się nie nadaje do jakichkolwiek prac, uszczelnień na zewnątrz. Nie jest po prostu przystosowany do działania tych warunków atmosferycznych, jakie są na zewnątrz. W środku, owszem, coś można tam sobie gdzieś skleić, ale też są lepsze te kleje niż takie silikony śmieszne. Bo to tutaj jest zrobione jedno okno, podejrzewam, że drugie tak samo. Zaraz właśnie jedziemy do łazienki, bo z tamtego też ciekło. Bo tu też widać jest sufit. Zobaczymy, jak to pójdzie. Jeszcze go nie ruszałem. Ale się zobaczymy. O, to się jeszcze trzyma. Lepiej. To jeszcze od góry wam pokażę, co się dzieje. Wszystko pęka. Dlatego przez te pęknięcia później woda się dostaje do środka. Ten silikon dziadowski. To wszystko pościągam teraz. Wyczyszczę ładnie tutaj, gdzie ma przyjść nowy uszczelniacz. Ja to zrobię takim zmywaczem uniwersalnym, ale można to zrobić też benzynką ekstrakcyjną. Tutaj to wszystko wyczyścić ładnie. No i zastosuję to, o czym mówiłem, to co powinno być. Cika Last 100 metr 710. To jest właśnie przeznaczony specjalny uszczelniacz butelowy do takich elementów, które mają być uszczelnione, a nie sklejone trwale. Bo do tego tamtego nie mogę oderwać, bo chyba jednak ktoś tam robił, widzę, nawalił tego sporo i mam nadzieję, że to tam nie jest przyklejone trwale. Bo zawsze takie rzeczy, które w razie jak zwiat zerwie lub pęknie i chce się wymienić na nowy, powinna być możliwość ich ponownego demontażu. Taki uszczelniacz, on nie skleja, on tylko uszczelnia. I taki trzeba stosować lub innej firmy, ale chodzi o uszczelnienie, a nie sklejenie tego, przyklejenie trwale do dachu. I żadnych silikonów na bazie octu czy czego tam one są. Jeszcze ważna rzecz jedna. Pamiętajcie, żeby nie chodzić po dachu. Bo wiele osób myśli, że ten dach nie wiadomo ile wytrzyma. On wytrzyma, owszem, ale może się zapaść, może się złamać konstrukcja. A konstrukcja jest drewniana. Wszędzie są takie drewniane beleczki. I one mogą pęknąć, dach później może się wygiąć, może stać w nim woda. Po co tak robić? Wystarczy wstawić sobie jakiś taboret albo stół, tak jak ja wchodzę na niego i jestem w połowie poza dachem, lub drabinę z boku i po drabince wchodzimy dotąd, dokąd sięgniemy. Jeżeli nie możemy gdzieś sięgnąć, bo przyczepa jest szersza, kładziemy jakieś dwie belki, na nie jakieś płyty i po tym się poruszamy. Nie po samym dachu, bo to jest naprawdę średnio wytrzymałe i można uszkodzić sobie dach. Jak widać, tak samo nie myję nigdy przyczep karczerem, bo można sobie wypukać właśnie ten butel gdzieś w którymś miejscu, później będzie przeciek pod takim ciśnieniem. Ja sobie stosuję szczoteczkę z delikatnym włosiem, gąbeczkę z takim tutaj dodatkowym, jakby to nazwać, nieważne, wiecie o co chodzi, i szmatka. I woda nawet bez płynu, słuchajcie, tak brudną przyczepę domyje. A jak gdzieś nie idzie, to wtedy można sobie z płynem, wiadomo. No i czyszczę teraz dokładnie to i zaraz dalej będę. Aha, jeszcze jedna ważna rzecz. Musi być pogoda. Uszczelniacze te butelowe wymagają co najmniej temperatury plus 15.
od tej temperatury dopiero można pracować. Taką temperaturę musi mieć powierzchnia klejona i taką temperaturę musi mieć preparat. Tamta część już przygotowana do przyklejenia, a z tym niestety nie mogłem go zdemontować, bo został przyklejony na stałe. To jest takie twarde, że nie idzie go teraz wyrywać, albo go zniszczę, ale tak go nie mogę zostawić, będę musiał kupić nowy prawdopodobnie. A przez niego wiem, że też ciekło, bo w łazience na ścianie były ślady i tutaj widać, jakie właśnie są skutki takiego przyklejania, jakieś na jakieś nie wiadomo co kuźdę, albo na silikony, albo na jakieś dziwne kleje. To jest strasznie twarde, a konstrukcja przyczepy pracuje podczas jazdy i popękało, i przez te pęknięcia wchodzi woda i zalewa. Nie róbcie tak, naprawdę nie róbcie tak, bo to nic nie daje. To jest na krótką metę, chwilowe tylko powstrzymanie przecieku. Musi być stosowany odpowiedni uszczelniacz butelowy dowolnej firmy, ale nie żadne kleje. Teraz nie wiem co będzie, podejrzewam, że będę musiał go zniszczyć, żeby go wyrwać stąd. Ale zrobię to, bo ja takich rzeczy nie zostawiam. No i słuchajcie, musiałem użyć niestety specjalistycznych narzędzi, jedno, drugie, bo inaczej nie da rady, ale trzymajcie kciuki, ale są szanse, że dach się uda uratować, ten oryginalny, okno dachowe, bo jest cały, jest w dobrym stanie, więc szkoda by było, jakby mi tu gdzieś pękł, dlatego robię to powoli, na spokojnie, żeby też nie uszkodzić dachu za bardzo, chociaż i tak go pomaluję tutaj wokół, bo gdzieś tam jakaś ryska na pewno od tego się zrobi. Żeby zabezpieczyć, żeby się nie utleniało to aluminium. I dopiero przykleję, jak wyczyszczę wszystko, jak go uratuję. Tak, trzymajcie kciuki, zobaczymy jak to dalej będzie. No i teraz, jak nie chcecie się, jeszcze taka jedna sprawa, jak nie chcecie się bawić z tym, brudzić się, kupować specjalnie pistoletu do takiej tuby, możecie kupić też sznur butylowy. Dostępne są na Allegro bez problemu i nakleić bez żadnego brudzenia się tutaj po całej linii, po całym obwodzie, najlepiej dwa takie wtedy paski. I bez żadnego opaćkania, nie? I takie dwa sposoby są. No i dobra, zrobiłem tak, że jeden tutaj pasek dałem tym sznurem butylowym, a drugi dałem z tuby, tutaj ten wewnętrzny, dlatego że ten jakoś mi się ciężko odrywało ten papier i nie chciałem się bawić znowu z tym, z odrywaniem tych papierków po kawałku, więc po całości dałem od wewnątrz stópki, ale u was jak będzie ok, się ten papierek odrywał od tej, bo to najpierw trzeba nakleić na szyber, a dopiero papierek zrywać. Jak będzie u was ok odchodził, to zróbcie dwa sznurem lub dwa, jak macie, stópy.